wyjątkowa chwila. Witamy dzisiaj w naszej galerii specjalnego gościa, profesora Mariana Pokropka, etnografa, założyciela Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach koło Warszawy. Prawidłowo wszystko. Wielkiego miłośnika, pasjonata sztuki ludowej, wszystkiego chyba, co związane jest właśnie z szeroko pojętą etnografią. W tle za nami trwa wystawa Zdzisława Słoniny, Żywobycie Kliszczaków na tle malowane. I chyba ta wystawa profesora po raz czwarty do tokarni dzisiaj do nas przyprowadziła, prawda? Chcielibyśmy, tak jest, żeby tak. Profesor podzielił się właśnie wrażeniami, może z wystawy za chwilkę, ale przede wszystkim z wrażeniami dotyczącymi związków profesora z tokarnią. Więc te związki z tokarnią sięgają, no bym powiedział, już 30 lat co najmniej, a okolice tokarni nawet wcześniej, dlatego że za czasów mojej młodości etnograficznej miałem taki zwyczaj, że na okres świąt Bożego Narodzenia przyjeżdżałem tu do Małopolski, rozpoczynałem swoją podróż w Żywcu i w Cieszynie i potem wędrowałem Beskidem aż po Dorabki, poprzez Orawę, Zawoję, sięgając także Limanowej, sięgając także tutaj Myślenic, ale to tak zupełnie na boku, nie mając zresztą jeszcze wówczas informacji, że jest piękny kościół. No jeszcze Józio Wrona pewnie był jeszcze młodym chłopcem, jeszcze nie rzeźbił. I to były te moje wspaniałe spotkania bożonarodzeniowe, z których mam jeszcze wiele dokumentów fotograficznych, nawet i nagrań, ponieważ od drugiego dnia świąt aż do Trzech Króli codziennie gdzieś indziej w tych wsiach tutaj Beskidu wędrowałem. Natomiast tokarnia, jako sama tokarnia, była właściwie, to nawet sobie nie przypominam pierwszego mego tutaj pobytu. Z czym ona był związany? Zapewnie no, informacją oczywiście, że jest kościół drewniany i w tym kościele drewnianym jest Chrystus Palmowy. Jest także Józio Wrona jako kościelny i galeria jego świętych i błogosławionych w kościółku drewnianym. Więc była to ogromna gratka, ażeby zobaczyć tą sztukę na żywo. A to było związane także z moją pierwszą pracą drukowaną, dużą, jaką był Atlas Sztuki Ludowej i Folkloru w Polsce, gdzie była prezentacja tych właśnie miejsc, miejscowości wyróżniających się żywą kulturą ludową w zakresie, no, twórczości artystycznej, plastycznej, muzycznej, tanecznej i tak dalej. No i właśnie zauroczony tym zjawiskiem. Poza tym druga rzecz, która mnie tu skłoniła do przyjazdu, to dokumentowanie obrzędów ludowych, świąt ludowych i właśnie Niedziela Palmowa, Droga Krzyżowa, Wielkanoc, śmigus-dyngus, chodzenie z żywym kurkiem po dyngusie, powodowały, że w zależności od żywych tradycji w takiej miejscowości jeździłem do tych miejscowości, żeby naocznie to zobaczyć. No i właśnie to zauroczenie tokarnią wynikało z tej uroczystości Palmowej Niedzieli,
tego Chrystusa Palmowego, który na wózku ciągnęli ministranci i tych palm wysokich na kilka metrów, prawda? I tego spotkania z ludźmi, trochę było nawet strojów ludowych, prawda? Gdzie indziej już tego było coraz mniej, tu natomiast z okazji tego święta również przychodzono w stroju no takim pseudogóralskim, prawda, takim kliszczackim, jak to się określa, prawda, troszeczkę uboższym od tego stroju podhalańskiego, który gdzieś w Kotlinie Nowotarskiej i koło Zakopanego rozkwitał. Tu spotkałem się z dużą uczciwością. No, byłem na tyle Boże, trudno to powiedzieć, wyrazić, to chyba wynikało to z moich możliwości pozyskiwania. Ja nie byłem wtedy jeszcze takim w pełni kolekcjonerem, prawda? Takim, jakim się stałem później, kilka lat później. Ja raczej miałem tendencję dokumentowania fotograficznego pewnych zwyczajów, w związku z czym, owszem, tu zrobiłem trochę zdjęć właśnie z kościółka drewnianego, rzeźby Pana Wrony, specjalnie nie dążąc do pozyskania tych, poza tym wiedząc, że te rzeczy są gromadzone w kościele i one spełniają pewną rolę. Ja dostrzegłem tutaj zupełnie inne zjawisko i doceniłem to. Mianowicie Józio Wrona nie był chętny do sprzedawania. On uważał, że te rzeźby on nie robi na sprzedaż. Że on to robi na chwałę, jak to się mówi, Bożą. Do wzbogacenia kościoła. I to mnie bardzo zbudowało i nie nalegałem na to, ażeby mi odsprzedał taką czy inną rzeźbę, którą... I właściwie, na dobrą sprawę, mam tylko jedyną rzeźbę od niego, ofiarowaną przez niego, mianowicie ucieczkę do Egiptu. Jest to rzeźba wyjątkowej wartości i wyjątkowego piękna plastycznego, w odróżnieniu od dziesiątków innych rzeźb tego samego tematu, gdzie rzeźbiarze wykonują postacie statycznie. Więc w wypadku ucieczki do Egiptu Józia Wrony były te trzy postacie w ruchu. To niby to statyczne, ale układ fałdy, sukni, którą widać było wiejący wiatr, który fałduje tą suknię. Tego świętego Józefa niosącego tobołek na kiju, nieprawda, z tym jest własnym. Zresztą ciekawa rzecz, że ten motyw świętego Józefa niosącego na kiju tobołek pojawia się także w innych rzeźbach tego samego obszaru. Nie wiem, skąd to wynika, ale ten Mazur tutaj Zawoi, nieprawda, również ma taką rzeźbę. Ja mam taką właśnie jego rzeźbę o podobnym formie tej kolorystyka, twarze. To są wszystko, widać, że to są prace dużej jakości, dużej wartości plastycznej i nie tylko, bo również i ideowej, nieprawda? I tutaj dostrzegłem pewien taki ciekawy zmysł twórcy, właśnie wynikający z tego, że ta jego twórczość
jest taka ponadczasowa, jest taka, bym powiedział, nie na sprzedaż. Jakaś intencja, jakaś przypowieść, jakaś idea, która mu przyświeca. Czy to będzie święty, który będzie w kościele gdzieś stał, czy to będzie droga krzyżowa, czy to będą sceny ewangeliczne, one mają mieć znaczenie nie tylko plastyczne, ale ideowe. I może dlatego ja doceniłem wartość tej postawy, prawda? I zadowoliłem się tą jedną rzeźbą. Natomiast spotkanie tutaj, spotkanie z księdzem, bardzo życzliwym, który to ksiądz był także gościem u mnie w Otrembusach, chyba dwukrotnie, chyba nawet raz nocował, bo pozostawił żonie podarek w formie takich kurpiowskich serwetek haftowanych, które są zresztą do dzisiaj jako pamiątka jego pobytu. Mam korespondencję z księdzem Machem, oczywiście z Józefem także. No i zawsze podziwiałem w ogóle to środowisko i tych ludzi, którzy chcieli coś działać na rzecz społeczności. Bardzo się cieszyłem, że w następnych latach, kiedy przyjechałem tutaj specjalnie na palmową niedzielę, widziałem te tłumy ludzi i denerwowałem się, bo bez przerwy mnie przeszkadzali ci, którzy fotografowali, nieprawda? Wydawało mi się, że ja jestem tylko dysponentem do fotografii, a tu widzę takiego redaktora, a tu takiego redaktora. I w sumie byłem zadowolony, że tokarnia się rozpowszechnia na kraj i na świat, nieprawda? No i ostatni raz, to było chyba 12 lat temu, może 10, może 12, nie pamiętam. Musiałbym do kalendarzyka, ale nie mam go przy sobie. Miałem tutaj, często zresztą przyjeżdżali do nas goście z zagranicy, no i trzeba było też pokazać rzeczy właściwe. I pamiętam doskonale, że z kolegą asystentem Strączkiem i z panem profesorem Krasimirem z Sofijskiego Uniwersytetu Kiryla i Metodego w Bułgarii pojechaliśmy do Opola. Tam byliśmy kilka dni w Muzeum Wsi Opolskiej i objeździliśmy całą Opolszczyznę i Wielki Piątek wyjechaliśmy w kierunku tokarni po to, żeby w sobotę i w niedzielę być w tokarni i pokazać gościowi zagranicznemu obrzęd ten. No i znów powtórzyło się to, co było. Mianowicie przybyła droga krzyżowa, wówczas plenerowa, gdzie Józio nam pokazywał te rzeczy. No i te tłumy jeszcze większe niż kilka lat przedtem, co świadczyło, że tokarnia zasłynęła już nie tylko od strony obrzędu. Zresztą ja z każdym rokiem każde święta, podobnie jak i Boże Ciało, jak i Wielkanoc, jak i właśnie Palmowa Niedziela, Wielki Tydzień, zawsze starałem się jeździć po Polsce. Oczywiście nie starczyło miejsc, nie starczyło lat, żeby to wszystko zobaczyć. Niemniej jednak tokarnia zapisała się jako jedna z tych pierwszych, bo potem zwiedzałem Kurpie, Podhale, Opolszczyznę, Lubelszczyznę, bo w każdych z tych miejscowości było coś godnego do obejrzenia i ciągle mi się marzyło powrotem do ten. No ale wiek, czas i możliwości nie pozwalały
aż do dzisiejszego dnia, zupełnie przypadkowo, przyjechałem tutaj do, w goście. No ja wierzę, że to nie jest przypadek. Ja też, no może to nie przypadek i może to nie jest ostatni zresztą, o ile jeszcze będę żył i będę jeszcze miał na tyle siły i możliwości, żeby jeszcze może w przyszłym roku przyjechać, jeszcze zobaczyć. Ciągle mi się marzy o jakimś dłuższym pobycie, aczkolwiek mam ciągłe pytanie, po co to? I na to nie daję odpowiedzi, wprost przeciwnie. Im głupsze pytania zadaję, tym głupsze decyzje nie dotyczą mnie, prawda? Z jednej strony... To jest bardzo mądre pytanie. To nawet Krzysztof Kieślowski, reżyser, to zadawał sobie pytanie, po co coś robimy właśnie. I może to też jest tutaj okazja, żeby zapytać profesora właśnie, bo my tutaj w tej galerii też staramy się od kilku lat pokazywać twórców ludowych, pokazywać ich właśnie od tej strony tej sztuki takiej, która to, co profesor wspomniał, nie jest na sprzedaż, tylko jest bardziej robiona z intencji, z tego, żeby wyrazić jakiś stosunek do świata. No i właśnie zadajemy sobie też pytanie, jak w tym współczesnym świecie tą sztukę ludową promować, jak się z nią przebijać i po co to robić. Nie? Proszę pana, może jedna rzecz, która mnie zastanowiła. Ja urodziłem trzy wystawy z moich zbiorów związane ze stuleciem odzyskania niepodległości. Ta wystawa miała być także pokazana w Muzeum Etnograficznym, ale nie wiem z jakich powodów zrezygnowali z tej wystawy. Inne koncepcje, inne wyobrażenia, nieistotne. Istotą jest to, że przygotowywałem na zresztą ich zlecenie nowy katalog. Zresztą katalog ja wysłałem do pana. To był ten pierwszy taki. A teraz miałem ten katalog pogłębić i pogłębiłem go i sam się zastanowiłem nad jednym wyjątkowym zjawiskiem. Mianowicie rola współczesnej sztuki ludowej w kontynuacji tradycji narodowej, tradycji sztuki polskiej. Wiek XIX był eksplozją malarstwa, rzeźby, muzyki, teatru, operujący tematyką, dotyczący tematyki patriotycznej, narodowej, niepodległościowej. W momencie odzyskania niepodległości przyszły nowe kierunki zachodnie, niezachodnie, sztuka dla sztuki, pomijanie realizmu w sztuce i zanik tej przepięknej sztuki XIX-wiecznej polskiej. Matejko, Gierymski, Kosak, Chełmoński i szereg innych, Brandt i tak dalej, prawda, Rodakowski. Cała plejada, Rodger. I co się okazuje, że chcąc szukać pewnych wzorców, pewnych idei, pewnej symboliki narodowościowo-patriotycznej, odkryłem to w sztuce ludowej współczesnej. Czyli ta sztuka ludowa bezpośrednio ma kontakt z XIX-wieczną kulturą narodową. I dla mnie przestępstwem jest, żeby nie widzieć ścisłych związków między sztuką narodową, XVIII-XIX-wieczną, patriotyczną, religijną, narodową, historyczną, współczesną sztuką ludową, która jest właśnie kontynuatorem. I to należy jak najbardziej w
rozpropagować, że wartość naszej kultury tkwi właśnie w tej sztuce ludowej. Ona jest w niczym gorsza od płócien naszych artystów. Nasze rzeźby, naszych twórców ludowych nie są gorsze od twórców XIX-wiecznych. Są inne. Bardzo często są bardziej bogate, są bardziej symboliczne. Poza tym jeszcze jeden bardzo jest aspekt, bardzo istotny. Mianowicie w Europie, w której sztuka ludowa właściwie zanikła, a mówię o sztuce zachodnioeuropejskiej, sztuka ludowa jest tam bardzo doceniona. Jest bardzo dużo kolekcjonerów niemieckich, francuskich, z innych narodowości zachodnioeuropejskich, dlatego że u nich tej sztuki nie ma już. Nie było zresztą i nie ma. Zatem naszym obowiązkiem jest właśnie propagowanie tej sztuki. Właśnie takich ośrodków jak Tokarnia i cieszę się, że ta wystawa jedzie do innych i byłbym szczęśliwy, gdyby może w przyszłości trafiła także do Otrembus, bo by i Mazowsze skorzystało, ale to tak na zaśnie, prawda? Zresztą powoli, jak będę eksploatował pana Zdzisława i może zgromadzę trochę materiałów, chwilowo one będą występowały tematycznie w różnych segmentach, nieprawda, wystawy. Niemniej już są pewne sygnały tego. No oczywiście rzeźba pana Wrony jest ciągle pokazywana na tych wystawach bożonarodzeniowych, nie tylko, bo również biblijnych, jako że ta moja specjalizacja to są właściwie dwie specjalizacje, sztuka sakralna i sztuka narodowa, czyli patriotyczna. To zresztą jest u podstaw każdej sztuki narodowej, nieprawda? Najpierw była sztuka sakralna, a potem wokół tego. Zresztą w naszym przypadku jest to o tyle rzecz wyjątkowa, że mamy tutaj do czynienia z tą XIX-wieczną materiologią narodu polskiego, prawda? Ten wielki rozkwit sztuki religijnej i narodowej i powiązanie tych dwóch elementów religii i narodu, historii, prawda? Chociażby to określenie trzy upadki pod krzyżem, trzy rozbiory Polski, nieprawda? Które się pojawiają w sztuce ludowej także jako ten równowartość tych samych elementów. Upadek Chrystusa, upadek Polski, prawda? Czy też zmartwychwstanie Chrystusa, zmartwychwstanie Polski. No mam taki przykład, że chorągwiew Chrystusa jest zamiast krzyża na czerwonego, na białym tle jest biało-czerwona flaga. Chrystus zmartwychwstał, zwycięży także Polska. Ta materiologia XIX-wieczna, zresztą będąca tworem no, naszych wieszczów, Mickiewicz przede wszystkim, ale i Słowacki, Norwid i tak dalej, to wszystko sprzęgło te dwa tematy w jedność. I tu nastąpiło po wojnie pęknięcie, które trwa do dzisiaj, nieprawda? Nowi artyści w piętkę gonią, robią jakieś niezidiotyczne wystawy, prawda? Instalacje, kompozycje, nie mają nic wspólnego ze sztuką. No i teorie, te teorie teoriki, które są nie do akceptacji. Sztuka, ta współczesna się nie obroni, ale sztuka ludowa się obroni. Także jestem pełen podziwu, pełen zachwytu,
No i ogromnie gratulacje dla Państwa, bo właśnie takie perełki, jakie się pojawiają w tokarni, w innych miejscach, prawda, w Polsce, każą być optymistą co do przyszłości. Ciągle się mówi, że sztuka ludowa ginie, że zanika. Nieprawda, ona będzie ciągle istniała, bo w ludzkim sposobie postępowania jest coś niezwykłego, chęć tworzenia. I ono będzie się wyrażało tak czy inaczej, ale ten naturalizm, on na pewno zwycięży i po pewnym takim okresie stagnacji w zakresie tej sztuki oficjalnej, akademickiej, może będzie powrót do realizmu, oczywiście innego typu, a póki co mamy sztukę ludową, która zabezpiecza nas przed nihilizmem w sztuce. To chyba byłoby to wszystko.